Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów duchowych z naszego pątniczego szlaku ku Jasnej Górze. Powoli zbliżamy się do celu, kolejne dni za nami, a w naszej pielgrzymkowej rozmowie dnia chciałbym przywitać i serdecznie pozdrowić kwatermistrzów naszej pielgrzymki, księdza Roberta Łuca i księdza Adama Chrząszcza. Oba jako proboszczowie parafii naszej archidiecezji, zarówno ksiądz Robert, parafia Ostrów Koradymna, ksiądz Adam, parafia Konkolówka, więc duszpasterstwo mocno zaangażowani, a w tym czasie lipcowym obecni na pielgrzymim szlaku i zabezpieczający nasze przejście. Może takie pytanie na dobry start księża kwatermistrzów. Jak to się stało, że księża w ogóle pojawili się na pielgrzymkowym szlaku ku Jasnej Górze? Księże Robercie. Pierwszy raz pojawiłem się na pielgrzymkowym szlaku w 1985 roku. Po pierwszym roku studiów w seminarium zostałem zmobilizowany w cudzysłowie przez kolegów, którzy wybierali się na tę właśnie pielgrzymkę po raz pierwszy w lipcu. Termin lipcowy, bo wcześniej 4 lata pielgrzymka przemyska dołączała do rzeszowskiej i szli razem z Rzeszowem. A od 1985 roku już pielgrzymka archidiecezji przemyskiej wędruje tym szlakiem i w tym czasie, tak zwanym kalwaryjsko-rolniczym. Księże Adamie? Moja przygoda z pierwszą pielgrzymką rozpoczęła się podobnie jak księdza Roberta. Też w seminarium koledzy zachęcili mnie. Rozmawialiśmy w ciągu roku wiele na między innymi tematy o pielgrzymce. Opowiadali różne przeżycia pielgrzymkowe i tak w sumie zachęcali, że zachęcili. Po długim roku razem z nimi poszliśmy, a był to rok 93. I to było moje pierwsze przeżycie, no i tak się to zaczęło. Tak się to zaczęło i tak pozostało. Ksiądz Adam może troszkę później, ksiądz Robert wcześniej. Jak ksiądz ruszał w 1985 roku, czy ksiądz słyszał o początkach pielgrzymki, bo je datujemy na 1981 rok. Co opowiadano wówczas o pielgrzymce? Tak, słyszałem, ponieważ chodziłem do szkoły, do liceum w Jarosławiu razem z księdzem Zbigniewem Łucem, obecnym księdzem Zbigniewem Łucem, który zaczął pielgrzymować jeszcze z warszawską, a później od pierwszej przemyskiej wędrował i też mnie zachęcał właśnie do tego pielgrzymowania, ale jakoś wcześniej się nie udało, więc słyszałem właśnie na ten temat już od kilku lat, co najmniej od 4, przed pierwszym swoim wymarszem na trasę. Więc to, co wówczas usłyszane, pozostało już zrealizowane i trwa do dzisiaj. Dzisiaj księża podejmują wyjątkową posługę na szlaku pątniczym. Jest to posługa kwatermistrza. Z czym ona jest związana w przypadku zarówno i księdza Roberta, i jak księdza Adama? Księża Adamie, bo jak widzimy za księdza plecami samochód, który jest oznaczony właśnie tym mianem jako kwatermistrza. Ksiądz akurat zabezpiecza przejście pielgrzymów. Na czym właśnie ta posługa wygląda i od kiedy ksiądz akurat w taki sposób zabezpiecza pielgrzymkę? Jak mówiłem, początki mojego pielgrzymowania to lata seminaryjne. 3 lata jako kleryk pielgrzymowałem i wtedy klerycy głównie zajmowali się przygotowywaniem noclegów. Więc już w jakiś sposób od tej podszewki się trochę poznawało życie pielgrzymkowe. Później po święceniach przez 4 lata byłem przewodnikiem świętego brata Alberta z Jarosławia i od roku 2002 jestem właśnie takim, zostałem pomocnikiem księdza Roberta. Pielgrzymka się rozrosła, więc ciężko było objąć jednej osobie całość pielgrzymki, bo to i noclegi, i trasa, więc taki podział funkcji nastąpił. Ksiądz Robert to tam sprawy noclegowe, a ja byłem takim na trasie, który zajmował się porządkiem, żeby w odpowiednim miejscu ludzie siedli, postoje, żeby były w tym, a nie gdzie indziej.
żeby o odpowiedniej godzinie też wejść na trasę. No taki porządek musi być, tym bardziej, że porządek pielgrzymki wymaga jakiegoś zorganizowania. Spóźnimy się na obiad, przy takim gorącu nieraz to ten posiłek może potem się zepsuć, więc ludzie też czekają na nas, są przygotowani. Jeżeli jest to dzień świąteczny, to też musimy się dostosować do parafii, które mają swój rytm życia. Jest jakiś taki pewien schemat organizacyjny, który jest też potrzebny przy pielgrzymowaniu. No i księdza Adama kojarzymy nie tylko ze zdjęć, ale także i z głosu, który czasami i na antenie Radia Fara się pojawia, z tubą w ręku, bo ona jest bardzo ważna, potrzebna, aby móc specjalne komendy przekazać pielgrzymom, którzy właśnie schodzą na postój, z postoju wychodzą, a to jest też ważne, aby te informacje do nich dotarły, bo tuby też mają swoją moc, więc megafon księdza Adama jest dość silny i mocny. Owszem, wcześniejsza tuba, taka pomarańczowa, siłą rzeczy się już zestarzała, więc dlatego pojawiła się nowa, mocniejsza. A wiadomo, pewne informacje czasem trzeba podawać, bo się pojawiają nieraz różne sytuacje, gdy na bieżąco trzeba szybko reagować. Dlatego no jest ta tuba potrzebna. Zresztą ona stała się takim swoistym znakiem rozpoznawczym i ja zawsze żartuję, że pielgrzymi mają wobec mnie skrajne uczucia. Kiedy maszerują i widzą mnie, to się bardzo cieszą, bo to znaczy, że postój blisko. Ale jeżeli są na postoju i widzą, że idę z tą tubą, no to niezbyt mnie wtedy kochają, bo to znaczy, że trzeba przerwać już będzie ten odpoczynek i idziemy dalszą trasę. No to jest taka, takie żartobliwie to określam, ale jest to taka specyficzna sytuacja i moja specyficzna rola na pielgrzymce. Za którą bardzo dziękujemy, tym bardziej teraz możemy usłyszeć w ten sposób, kiedy ksiądz Adam mówi o swojej posłudze, że to dość wyjątkowe i wymagające. Mam nadzieję, że za chwilę, gdy grupa tutaj dotrze, zobaczymy księdza Adama w akcji, a póki co ksiądz Robert, który czuwa właśnie, jak ksiądz Adam wspomniał, nad noclegami, w ręku trzyma też rozpisany grafik programowy. To są też kwestie, które są ważne i potrzebne, a które ksiądz również zabezpiecza. Tak, takie przygotowanie tego przewodnika to jest też sporo czasu wymaga, konsultacji, objazdu trasy, który się odbywa dużo wcześniej, co najmniej z miesiąc, półtora przed pielgrzymką. To oczywiście jeździmy w kilku, w jednemu by to długo zeszło, odwiedzamy poszczególne parafie. Tam oczywiście spotykamy się z proboszczami, z innymi osobami dyspozycyjnymi, odpowiedzialnymi za jakieś decyzje, które właśnie później skutkują tym, te spotkania, że w czasie już pielgrzymowania to już wygląda łatwo i przyjemnie, bo w czasie pielgrzymki to już właściwie nie za wiele można skorygować, najwyżej 2 kilometry ująć czy nadłożyć. Ale wcześniej właśnie to jest ta praca, którą trzeba właśnie wykonać, spotykając się z proboszczami, którzy mobilizują z kolei swoich parafian do właśnie działania. I w tym roku też, mimo trudności, wiadomo, obiektywnych, ta współpraca jest, można powiedzieć, świetna. Parafianie w poszczególnych miejscowościach są świetnie zorganizowani, zresztą mieliśmy przed chwilą tego przykład w Paszczynie. Brak słów, żeby opisać to, co tam, jak zostaliśmy pięknie przyjęci, ale to właśnie zasługa proboszcza i współpracy z poszczególnymi parafianami, których my to wcześniej właśnie proboszczów szczególnie mobilizujemy do tejże współpracy. Oczywiście trzeba przejechać trasę, no teraz już jest łatwiej, bo można różne GPS-y wykorzystać, pomierzyć to wszystko, ale wcześniej trzeba było to w inny sposób, kilometr po kilometrze przejechać, na kartce zmierzyć, na kartce zapisać, policzyć. Mniej więcej wiadomo, że średnie tempo przemarszu to jest 4 km na godzinę, więc trzeba to wszystko jakoś tak zgnać, żeby się grupy po prostu nie pogubiły, jak to jeden z byłych dyrektorów się pytał, jak wy to robicie, że wam te grupy się nie pogubią i wszystkie przychodzą z różnych kierunków w jedno miejsce w jednym czasie. No, troszkę lata pracy. Lata praktyki, można powiedzieć. Lata praktyki i doświadczenia i to wychodzi
Potem to się wydaje takie łatwe, proste. Kiedyś pamiętam, byłem w jednej parafii na wikarym i szliśmy do sanktuarium z sąsiednią parafią. Tamten z sąsiedniej parafii jeszcze mnie proboszcz dobrze nie znał, no więc tak po kilku kilometrach mówi, no widzę, że ksiądz chyba gdzieś dużo na pielgrzymki chodził. Po czym to widać? Bo ksiądz świetnie umie zorganizować grupę w czasie marszu. On o tym jakoś nie miał pojęcia za bardzo, jak ich tak na drodze ustawić, żeby szli, żeby to wszystko grało. Człowiek nad tym się w ogóle nie zastanawia, a z boku ktoś to widzi po prostu. I my też to doceniamy, bo jednak widać, że ta organizacja na pielgrzymce jest. Może w tym roku troszkę inaczej, bo sztafetowo spokojnie jedna grupa, ale to też ważne, aby te postoje miały właściwy czas, właściwy przebieg, przebieg trasy, żeby też wyglądał w sposób konkretny. No i księże Robercie, mówimy o tym zaplanowaniu. Można dzisiaj siąść przed komputerem, można wyznaczyć już trasę inaczej, ale ważny jest kontakt z drugim człowiekiem. I te odwiedziny księży proboszczu, którzy też czują się już zobowiązani, jak widać, żeby pielgrzymów podjąć, bo gość w dom, Bóg w dom. Tak jest. Więc nawet już wcześniej, zanim myśmy wyruszyli na trasę, to już proboszczowie dzwonili, bo mają nasze telefony, numer telefonów. I właśnie ten kontakt z drugim człowiekiem. Ja dlatego nie płacę rachunków przez internet, żeby pojechać na przykład do banku czy w inne miejsce, żeby się spotkać z człowiekiem. Bo to jest w tym momencie dosyć taka istotna rzeczywistość. W banku to już panie, prawda, licytują, do której mam podejść, w cudzysłowie. Ale właśnie na to polega. Co innego zadzwonić przez telefon, człowiek nie widzi. To jest takie sztuczne. Natomiast jak pojedziemy, spotkamy się, trzeba herbatę wypić, kawę, ciasteczko zjeść. No, trzeba też mieć odpowiednie predyspozycje do tego, ale to jest właśnie bardzo ważne. Umiejętność kwatermistrza, kwatery, właśnie loku, o to więc chodzi. To tak. Jest dobra opcja. Tak, ale właśnie spotkanie z drugim człowiekiem bezpośrednio, kiedy przyjedziemy, kiedy porozmawiamy, oni też czują się, powiedzmy, tacy dowartościowani, jakby nie było. Co innego, jak to wyślemy jakieś tam SMS-a, to przeczyta, nie przeczyta, ale jak pojedziemy, spotkamy się, porozmawiamy, to już wiele wątpliwości od razu można rozwiązać. Księże Adamie, tak. Bo słyszymy grupę. Jeszcze chwileczkę, już i dochodzą. Niech ksiądz czuwa i pokaże naszym telewidzom, jak to ksiądz działa. Czekamy na to wejście grupy. Ale tuby nie mam dzisiaj, bo teraz nie jest tak bardzo potrzebna. Ale chciałem do tego, co ksiądzowie tutaj mówił, właśnie do kontaktów takich bezpośrednich z telefonami na trasie. Podczas pierwszej pielgrzymki maturzystów na Jasnej Górze stoję razem z kilkoma księżmi przy wejściu do bazyliki. Idzie grupa ludzi, tak gdzieś koło 30 osoby. I naraz słychać takie, o nasz ksiądz. Wszyscy się tak rozglądamy, o kogo chodzi. Koledzy mówią, to do ciebie. Ja mówię, jak do mnie? I się okazało, że to byli parafianie z Iżąc. Troszkę dalej będziemy do nas przyjmować. Zawisło. I właśnie takie bardzo charakterystyczne. Oni nas traktują jako swoich księży, jako swoich ludzi. Tak. I to jest piękne doświadczenie, którym się ksiądz dzieli. W tym momencie zobaczmy, jak na postój wchodzi grupa świętego Jana z Dukli z Krosna. To wyjątkowy czas, który pozwala właśnie spotkać się i ten postój zabezpieczyć, tak jak o tym przed chwilą wspominaliśmy. Tak. Tutaj wchodzimy. Ksiądza tam wakt. Tutaj wchodzimy, tutaj postój. Oczywiście pół godziny postoju, wiadomo. To jest też wyliczone, wkalkulowane. Aż sprawdzę, czy przyszli punktualnie, bo to też jest bardzo ważne. Dzisiaj mamy środę. Przepraszam. Środa, 8 lipca. I grupa miała przyjść na godzinę 11.30. I jest właśnie, proszę, za 11.28. Idealnie, pół godziny postoju. W tym roku taka specyfika jest jeszcze, że właśnie to i to jest tak zwane, to i to je rozstawiane są po trasie. W dniu wczorajszym firma M-Toilet właśnie wieczorem przejechała i rozstawiła po trasie, tam gdzie są postoje, właśnie ubikacje, żeby można dzisiaj było z tego korzystać, bo zwykle cały tabor z nami jechał. W tym roku troszeczkę to inaczej wygląda.
Już nasi księża kwatermistrzowie wrócili na swoje miejsce, bo słyszeliśmy tu wiele się działo, grupa wchodziła na postój. Ksiądz Robert wspomniał o tojtojach, a zatem pielgrzymi czują się bezpieczni, bo mają gdzie skorzystać z toalety. To też bardzo ważne, ale chciałbym poruszyć taki temat, bo wiadomo, pielgrzym wybiera się w drogę, wybiera się w pielgrzymkowy szlak, który wymaga też pewnego zabezpieczenia. W tym roku może troszkę inaczej, bo sztafetowo, więc dwa dni tylko w trasie. O czym musi pomyśleć pielgrzym właśnie wybierając się na pielgrzymkę? Przede wszystkim o dobrych butach. Dobre buty to jest podstawa. Dobre buty z twardą podeszwą, jak to kiedyś mówi jeden, taką wojskowe, grubszą. Taką grubszą. Broń Boże, jakieś takie sandałki czy jakieś kapcie. A nieraz to się wybierali tacy. W szpilkach raz jedna szła. Doszła. No, ale dzięki temu, że te pięty, nazwijmy to, porządkowy poodwalał. Po prostu urwał. Szła. Znaczy nogi, wiadomo, to właśnie podstawa. Potem dobre skarpety, grube. No, oczywiście trzeba wcześniej też troszeczkę chodzić. To jest tak, takie powiedzmy przygotowanie. Oczywiście kondycyjne, odpowiednie oczywiście. Strój wygodny, zgrabny. Tutaj na to też zwracamy uwagę. Oczywiście. Żeby nie sztuczne tworzywo. Tak, nie sztuczne tworzywo, tylko naturalne, żeby to oddychało wszystko, żeby po prostu nie piekło. Oczywiście, wiadomo, trzeba też zabezpieczyć się w płaszcz przeciwdeszczowy, nakrycie głowy. No ja jestem rozpoznawalny od tego, że mam taki, a nie inny kapelusz. Akurat no w tym roku mam inny, ale zawsze właśnie po kapeluszu jestem rozpoznawany. Mam tak niewiele, ponad 1,80 m wzrostu, więc i kapelusz to jest troszeczkę widoczny jestem. W każdym bądź razie i w ubiegłym roku tego słynnego kapelusza się pozbyłem. Ksiądz biskup Ozga, jak zobaczył, mu się bardzo spodobał i mówi, że on by chętnie go wziął do Afryki. I zabrał niestety, znaczy dałem sam, bo mówi, że będzie tam po ziemi afrykańskiej pielgrzymował. Więc oczywiście też trzeba mieć jakieś takie, wybierając się na trasę, jakieś środki, nazwijmy, dezynfekujące, akurat szczególnie w tym czasie, ale i w ogóle jakieś, na przykład do przebijania bąbli. Oczywiście lekarstwa podstawowe, najważniejsze są witaminki tutaj w tym momencie, żeby o tym trzeba pamiętać. No, no i taki podręczny sprzęt, typ łyżka, widelec, kubek, jakaś menażka na przykład. No właśnie, każdy pielgrzym pakuje swój plecak, taki ten duży, podstawowy, ale one normalnie jeżdżą na samochodach w czasie marszu, tylko na noclegi są zabierane. Natomiast podczas marszu jest taki mały plecak, podstawowe rzeczy, tak jak ksiądz by tutaj wspomniał, żeby mieć gdzie tą zupę wlać. Najczęściej zupy są podawane nam, więc kubek, łyżka, woda. Dużo wody trzeba pić, szczególnie jak jest ciepło, żeby się nie odwodnić, bo z tego potem mogą być niezbyt miłe konsekwencje. Więc to jest bardzo podstawowa i ważna rzecz. Przewodnicy często zwracają uwagę właśnie na nakrycia głowy, żeby, dostać. Żeby właśnie, żeby dużo pić, nie odwadniać się. Oczywiście lekarstwa, te, jeżeli ktoś standardowo bierze regularnie jakieś lekarstwo, to też powinien się w to zatroszczyć. Co prawda jest karetka z nami, zawsze taka tam medyczna, duża. Ale nie mamy apteki. No właśnie, apteki nie ma na niej. To jest, ta karetka jest potrzebna w sytuacjach nagłych, awaryjnych. I bardzo się cieszymy z księdzem Robertem, jeżeli nie ma żadnych tego typu telefonów, jeżeli karetka przyjedzie całą trasę pielgrzymki, wykonując to zabezpieczenie, wszyscy pielgrzymi widzą i nie tylko pielgrzymi, że ona jest i na tym to powinno polegać. Dlatego się też i o to modlimy, żeby zabezpieczyć wszystko, co jest potrzebne, ale żeby w takich sytuacjach nagłych nie trzeba było korzystać. Kilka lat temu było dwóch takich ratowników na karetce i przyszła taka siostra pielgrzymkowa i mówi, słyszałam, że tutaj rozdajecie potas. A tak, wyciągnął pomidora z kieszeni i jej dał.
naturalne zawsze najzdrowsze, także tak. Tego nam nie brakuje, zwłaszcza na pielgrzymim szlaku, bo jak ksiądz Robert wspomniał, ksiądz Adam też to potwierdza, pielgrzymi są podejmowani gościnnie przez wielu parafian, których odwiedzamy na trasie naszej pielgrzymki. Identyfikujemy się, ksiądz Robert wspomniał o kapeluszu, ale wiemy, że tak jak ksiądz Adam ma swój identyfikator, mamy wszyscy tutaj plakietki, mamy smycze, więc ta identyfikacja jest szczególna. Ona też przez lata się zmieniała, 40 lat pielgrzymki, zatem wiele tych znaków było, więc to też wyjątkowe, co się dzieje z roku na rok, kiedy myślimy o nowym logo, myślimy o plakacie, a to też wymaga pewnej dyspozycji i naszego zaangażowania, aby te treści jakby ubrać w konkretny znak. Tak, no w tym roku pielgrzymujemy pod hasłem Oto wielka tajemnica wiary. Do końca nie było wiadome, czy pójdziemy i w jakiej formie ewentualnie pójdziemy, więc logo i plakat i te inne rzeczy pomocnicze no, były, można powiedzieć, tworzone w ostatnim czasie, w ostatniej chwili. Więc wcześniej, zwykle to się robi dużo wcześniej, kilka miesięcy, żeby już, tak powiedzmy, pod koniec maja to wszystko było gotowe. No w tym roku było troszeczkę inaczej. Ale właśnie tak od 40 lat różni ludzie przy tym pracowali. Te wszystkie loga, szczególnie właśnie te znaczki pielgrzymkowe, możemy znaleźć w takich dwóch opracowaniach. To jest książce wydanej z okazji 25-lecia archidiecezjalnej pielgrzymki i teraz z okazji 40-lecia też pojawiła się publikacja, w której są właśnie zawarte kolejne właśnie od 25 pielgrzymki te emblematy, tak zwane plakietki, to niektórzy nazywają znaczki, różnie to nazywamy, my to nazywamy plakietka. Więc te wszystkie materiały są wcześniej przygotowywane i do tego oczywiście są zaangażowani różni ludzie. Na przykład ojciec Kazimierz Szymczycha przygotowywał w tym roku wszystkie konferencje, ksiądz Tadeusz Baj, tak zwane rozważania. Inni księża też byli włączeni w przygotowywanie materiałów pielgrzymkowych, które teraz są wykorzystywane szczególnie przez Radio Fala. Tak, szczególnie te materiały słyszą nasi pielgrzymi duchowi, co jest bardzo ważne i nasza łączność z nimi jest dość szczególna i potrzebna w tym wyjątkowym czasie, bo stanowimy wyjątkową wspólnotę pielgrzymkową, w której zdążamy ku Jasnej Górze. Patrząc na wszystko, co księża powiedzieli, widzimy, że to jest ogrom przygotowań, które pozwala nam wyjść 4 lipca i do 15 lipca zdążać ku Jasnej Górze. Jaka myśl księżom towarzyszy w czasie tego pielgrzymowania? To tak już na zakończenie naszej rozmowy. Z jaką myślą księża pielgrzymują? 40 raz idziemy jako wspólnota diecezjalna. Dla nas to kolejna opcja do kroczenia ku Jasnej Górze, więc ta pielgrzymka też ma inny wymiar, bo w czasie epidemii posługa księży też szczególna, więc co w sercu rodzi się i jest owocem już tych pierwszych dni, które udało nam się przemierzyć. Jeden z kapłanów, wiadomo, że kapłani, szczególnie przewodnicy i powiedzmy ta grupa organizacyjna, 4 razy w ciągu roku ma spotkania. Jak jeden z kapłanów zauważył, jest to najbardziej zorganizowane duszpasterstwo w naszej archidiecezji, nie ubliżając oczywiście innym. Ale właśnie te systematyczne spotkania, które odbywają się w ciągu roku, one właśnie jak gdyby są taką podstawą do tego, by przygotować te materiały. Chciałbym właśnie podziękować za te spotkania i za to zaangażowanie także w ciągu roku. A teraz jaka myśl w tym czasie, no przede wszystkim jak to będzie, to była jedna wielka niewiadoma, jak wyruszaliśmy pierwszy dzień, a teraz osobiście czuję taką delikatnie ulgę, że wyszliśmy, że idziemy i to co ksiądz arcybiskup codziennie podkreśla, jak słyszymy, że dzięki Bogu, że idziemy. Jak, czy dojdziemy, to jeszcze nie wiadomo, ale na razie z radością w sercu idziemy do przodu i spotykając właśnie tych życzliwych ludzi i dziękujemy za to, że możemy pielgrzymować. Ja właśnie tak jak ksiądz Aby tutaj wspomniał, właśnie te przygotowania, one ciągle trwają. Zresztą nawet jest takie powiedzenie wśród księży pielgrzymów, że pielgrzymka się nigdy nie kończy, dlatego że wejście na Jasną Górę, ta msza święta właśnie w tym miejscu szczególnym, do którego zdążamy, oznacza tylko po prostu, że zakończył się kolejny etap pielgrzymki, która nazywa się
kolejny numer. W tym roku to będzie 40. Pielgrzymka się zakończyła i rozpoczyna się już kolejna, 41. Takie jest myślenie nas księży i nie tylko. Natomiast moim w tym roku, zresztą nie tylko w tym roku, ale ja zawsze tak cieszę się, że doszliśmy bezpiecznie, bo różnie jest na tej naszej pielgrzymiej drodze, różne mamy warunki, spotykamy się właśnie, jesteśmy maszerujemy po drogach publicznych, więc spotykamy się z różnymi użytkownikami drogi. W zdecydowanej większości trzeba podkreślić, że są to spotkania bardzo przyjazne, bardzo miłe. Najczęściej to jest tak, że się pozdrawiamy wzajemnie, kierowcy nas pozdrawiają, pielgrzymi kierowców. Jest to bardzo sympatyczne i pokazuje, że tak naprawdę na naszej polskiej ziemi jest bardzo dużo życzliwości, takich pozytywnych odczuć. Natomiast moim osobistym pragnieniem w tym roku i takim przekonaniem jest to, że Matka Boża, jak zawsze zresztą, zatroszy się o to, żebyśmy doszli szczęśliwie do celu, a że patrzą na nas z różnych stron Polski, to jest faktem, ponieważ jesteśmy, praktycznie rzecz biorąc, pierwszą taką dużą pielgrzymką, która w tym roku, tak czasem się śmieję, że to pielgrzymka w czasie zarazy, ale to trochę może na wyraz jest. Maszerujemy na górę. I myślę, że wielu będzie też później się nas pytać, jak to poszło, będzie pytać się nas o doświadczenia z tego naszego przemarszu i będą się pewnie też wzorować na naszych doświadczeniach. I jesteśmy właśnie, myślę, wdzięczni za to doświadczenie pielgrzymowania, bo w lipcowej porze ono staje się wyjątkowe, staje się wyjątkowym znakiem dla całej Polski, bo wiele pielgrzymek wyruszy w sierpniu, a zatem dziękujemy Panu Bogu i Matce Bożej, że na tym pielgrzymym szlaku możemy być, ale też i księżom za tę szczególną opiekę kwatermistrzowską. Tak jak ksiądz Robert wspomniał, grupa księży, która mobilizuje się, aby przygotować ten czas pielgrzymki, spotykając się co kilka miesięcy, pewnie ma to z tego, że na pielgrzymce właśnie musimy tak od postoju do postoju być zorganizowani, więc pielgrzymka nas uczy życia, bo rok mija od pielgrzymki do pielgrzymki, tak jak ksiądz Adam wspomniał, że już myślimy o kolejnej, dlatego myślmy dalej o pielgrzymowaniu. Może i nasi pielgrzymi duchowi pomyślą, aby wybrać się na ten pątniczy, fizyczny szlak już za rok, a teraz nam towarzyszyć w tym doświadczeniu duchowego, duchowej łączności bycia razem z nami. Dziękuję za to spotkanie. Gośćmi naszej rozmowy byli kwatermistrzowie naszej archidiecezjalnej pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę, ksiądz Robert Łódz i ksiądz Adam Chrząszcz. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia na pątniczym szlaku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże.